Hej, ja jestem Sarge, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloodborne. Jesteśmy we śnie tropiciela. Ostatnio udało nam się sporo rzeczy nowych odkryć. Mam też nową broń, którą w tym odcinku wreszcie użyję po raz pierwszy na nagraniu. I jeszcze zanim udamy się do kolejnej lokacji, bo mówiłem Wam ostatnio, że przejdziemy sobie już tutaj do Karnerów Hemwick, do nowej lokacji, którą odkryliśmy parę odcinków temu, ale wtedy powiedziałem, że jej zwiedzanie zostawimy sobie na później. No i teraz już jest taki idealny moment, bo tutaj już chyba zwiedziłem wszystko, co chciałem. Jestem ciekaw, czy jeszcze jakieś tutaj się nowe lokacje pojawią na tym pierwszym nagrobku, czy też nie, no bo na razie wydaje mi się, że niczego innego tutaj nie ma. Ale zanim jeszcze pójdziemy, to jeszcze szybko zobaczę tylko, czy nie ma jakichś nowych przedmiotów w sklepie. Okej, coś tam może jest. Krew rytualna, tego wcześniej chyba tutaj nie było. Tutaj ostatnio broń sobie kupiłem, święte ostrze Ludwiga. I proszę, mamy broń palną nową, strzelba Ludwiga. A to widzicie, to też trzeba będzie się temu przyjrzeć w przyszłości. Na razie nie mam tyle tętnień, żeby to kupić, ale coś mi się wydaje, że to może być całkiem fajne. Chociaż nie, to są strzelby, czyli ja mam pistolet i wolę raczej pistoletu używać. Strzelby są gorsze na dalszy dystans, lepsze na bliższy. Ja wolę już na dalszy chyba. Jeszcze coś ewentualnie, to już było wcześniej. Chociaż nie, te rzeczy dopiero teraz się pojawiły. Tak mi się wydaje przynajmniej. Kaptur badacza, grobowca i tak dalej. Będę musiał też sprawdzić może poza nagraniem, czy to są lepsze elementy niż ja mam w ekwipunku obecnie. I jeszcze miałem sobie sprzedać jakieś 10 kul z żywego srebra, żeby trochę zwolnić miejsca w składzie. A oprócz tego wreszcie chcę przebrać posłańców również, bo to zapominam ciągle o tym robić, a warto by było. Dobra, tutaj zregenerowane kule. I jeszcze zobaczmy tutaj, czy coś się nowego pojawiło. Ognisty papier, wcześniej go nie było. I to nawet fajnie, bo trzeba będzie chyba kupić go. Ale to też może później, mam już 20 punktów wglądu, więc ten poziom trudności coraz bardziej rośnie. I tutaj też nowe rzeczy. Czapka tropiciela Henryka. Tego też jeszcze nie było. Ja zauważyłem, że raczej zbroi nie opłaca się w tej grze kupować, że raczej nie są to jakieś super zbroje. Może w niektórych elementach lepsze, ale nie we wszystkich. To więc zależy od potrzeb. No a tutaj, jak pamiętacie, mamy właśnie jeszcze ten pień, gdzie możemy ubrać naszych posłańców. Tylko że możemy chyba ubrać tylko jeden element, który tutaj mamy. Tu jest cylinder. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. To jest coś takiego, proszę bardzo. Czarny cylinder. To chyba to, co przed chwilą było. Dokładnie. Zakrwawiony bandaż na głowę. Wow, kurde, przerażająco to wygląda w tym momencie. Powiem wam szczerze. Chociaż nadaje to specyficznego klimatu z drugiej strony. Bo te cylindry są trochę takie humorystyczne. No i festiwal urny posłańca. To też wygląda zabawnie. Powiem wam, że chyba dla klimatu, jeszcze bardziej takiego mrocznego, weźmiemy sobie ten zakrwawiony bandaż na głowę. Oczywiście możemy nic nie zakładać, ale skoro już to mamy, to chyba warto. No teraz to jest naprawdę przerażające. Aż sam się dziwię, że chcę to założyć, ale no naprawdę. Wow. Ale zróbmy to, niech tak właśnie będzie. W końcu gra jest mroczna, więc trzymajmy się tego klimatu. No i dobra, pora stąd wyjść w takim razie. Tutaj już niczego innego nie zrobię. Więc najwyższa pora, żeby udać się do Karneru w Hemwick. No i jesteśmy na miejscu, proszę bardzo. Ostatnio tylko właśnie dotąd doszedłem, a już nie szedłem tutaj gdzieś dalej. Więc teraz się tam zapuścimy, ewentualnie w tę stronę jeszcze. Nie, tutaj niczego nie ma. No i wreszcie właśnie przetestujemy sobie na mocnych przeciwnikach broń. To już jest lokacja z drugiego grobowca, pierwsza taka lokacja. Więc musimy się przygotować na to, że i poziom trudności będzie większy. Tym bardziej, że mamy 20 punktów wglądu. No i proszę, sporo tutaj wrogów mamy. A nie mogę tego tutaj załatwić też? Oczywiście, że mogę. Dobra, najpierw spróbujemy użyć tych ciosów, kiedy trzymamy broń w jednej ręce. I też naprawdę fajnie spisuje ta broń, kurde. A później spróbujemy też te ładowane ataki i tak dalej.
Gin, kurde. Dobra, do tyłu, do tyłu. Spokojnie. Uwaga! Okej, okay, ładnie, udało się uniknąć. Pięknie. O to chodziło. Pytanie, czy są tu jeszcze jacyś przeciwnicy? No, pierwsze wrażenia po używaniu tej broni, tutaj jest jakiś. Pierwsze wrażenie po używaniu tej broni bardzo dobre, powiem wam. Aczkolwiek oczywiście jest jeszcze za wcześnie, żeby jakieś ostateczne osądy tutaj wydawać. No ale jest naprawdę przyjemnie, używa się tej broni bardzo fajnie. Zadaje ona fajne obrażenia. Co jest potwierdzone zresztą statystykami. A ich nie udało mi się ataku ładowanego wykonać. Może teraz? Tak jest. I proszę, jednym uderzeniem załatwiłem gościa. Piękna rzecz. Oczywiście w każdym momencie mogę się przełączyć na topór tropiciela, bo mam go ciągle jako drugą broń. Więc w razie czego będę mógł się płynnie przełączać pomiędzy tymi broniami. Nie ma z tym najmniejszego problemu, naprawdę. No proszę, bliźniacze odłamki kamienia. To oznacza, że będę mógł już niedługo znowu ulepszyć broń, bo teraz potrzebuję 5 odłamków, a w tym momencie mam chyba 3. Tak więc bardzo fajnie. Tutaj co mamy? Wiedza szaleńca. Jest winda. Oczywiście urządzenie w tej chwili nie działa. Co jest? Co ja tam usłyszałem? Kurde. Dziwne. To chyba było to. Tej zjawy. Okej, okay, tam nie będę spadać. Czyli to będzie pewnie jakiś skrót, który dopiero odblokujemy. No, a to muszę przyznać, że naprawdę było przerażające. Dobra, z panią chyba sobie nie pogadamy, co? Pani zbyt rozmowna raczej nie jest. Ja stąd spadam. Nie mam czego tutaj szukać. No dobra, czyli niczego innego tutaj nie ma. Będziemy musieli iść po tych schodach. Na razie żadnych rozgałęzień większych nie widać. Gałka oczna krwawego szału. Za chwileczkę, za chwileczkę. Jezu, idzie koleś jeszcze, kurde. Skubany. Dobra. No, w końcu bym chciał też przetestować tą podwójną broń. Ale to mi się też walczy tak fajnie, że nawet nie zmieniam na razie. Gdzie to jest ta gałka oczna? Może tutaj, o właśnie. Materiał używany w rytuale świętego kielicha. Już nawet zdobywałem chyba. Niepowtarzalna gałka oczna usunięta szybko po śmierci, a być może nawet przed nią, łamie przed pieczęcie lochów brzeżnych starego labiryntu. No na razie jeszcze nie mogę tego tworzyć. To jest dopiero jeden ze składników. Ale w przyszłości będzie można właśnie tworzyć tak zwane Chalice Dungeons. Nie jestem pewien, jak to jest przetłumaczone w polskiej wersji, ale to będą takie lochy losowo generowane, które są taką nowością w tej grze. Kurde, tego trzeba będzie pokonać. Czekajcie, weźmy sobie broń do dwóch rąk. Atak ładowany. Aj! Jezu! Się to naprawdę bardzo długo ładuje, ale ma też spory zasięg, to trzeba przyznać. Jest. I jeszcze dobicie. Pięknie. No, naprawdę ładna broń. Kurde, podoba mi się, naprawdę. Przeklęty, gniewny, krwawy klejnot. Czyli jeszcze jakieś lepsze ulepszenia. No, tutaj mamy tego psa, naszpikowanego jakimiś kolcami. Odłamek krwawego kamienia kolejne. Tutaj zjawy. Działają zjawy, czy nie? Oczywiście, nadal są problemy. No niewiarygodne, że już tyle czasu po premierze, powoli dobijają 2 tygodnie od premiery i nadal te serwery są chyba zbytnio zapchane. Wow, kurde, koleś jeszcze koktajle Mołotowa rzuca. Tak na marginesie powinienem sobie kupić trochę koktajli, bo mam tylko jeden, a jednak lepiej mieć jakiś zapas na jakiegoś bossa. Aj. Ewentualnie na większe grupy wrogów, kurde. Bez jaj. Dobra, teraz podejdźmy. Nie no, rewelacja, kurde. Nie wiem, chciałem to wcześniej powiedzieć, ale chyba przerwałem. W każdym razie dużą zaletą tego topora tropiciela, którego używałem do tej pory, jest fakt, że ten atak ładowany potrafił wroga przewrócić. Tutaj chyba czegoś takiego nie ma, tak mi się wydaje. Aczkolwiek no zasięg i
moc tego uderzenia jest naprawdę ogromna. No, udało się. Koleś, kurde, z młotem to trochę się go obawiałem, ale na szczęście nie jest zbyt odporny na moje ciosy. Nie, kurde. Bez jaj, naprawdę. Jeszcze raz. Dobra. Zostawiłeś mi coś? Nie za bardzo. Idziemy w takim razie dalej. Tutaj niczego chyba nie znajdę. Dobra, tutaj tak samo wyczyszczony teren. No to wchodzimy jeszcze wyżej. Oho, znowu ten. A to dobra, weźmy, może spróbujmy użyć pistoletu. Bez jaj, kurde, zapomniałem. Przecież nie mam w tym momencie wyciągniętego pistoletu. Kurde. Teraz spróbujemy. Wow, nie wyszło. No kurde, po prostu pięknie. Ale nie, chcę to zrobić w końcu. Jezu, i patrzcie. O mały włos jeszcze bym tego nie zrobił. Ale jednak się udało. No i właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Wolę po prostu już atakować normalnie w swoim stylu przeciwników, niż męczyć się z kontrą, która nie zawsze może wyjść. Czy też z zachwianiem, a nie kontrą. Bo tak naprawdę szybciej mogę pokonać wroga normalnym uderzeniem, niż bawić się właśnie w te zachwianie. Dlatego tak rzadko używam pistoletu, odpowiadając na wasze pytania. Zwyczajnie nie czuję takiej potrzeby. Wiadomo, jakbym częściej go używał, to na pewno też zyskałbym większą wprawę. O, kolejne bliźniacze odłamki. Zyskałbym większą wprawę i wtedy na pewno też by lepiej mi szło to. No ale nie zmienia to faktu, że tak czy siak wolę po prostu używać zwykłej broni i tyle. Dobra, weźmy z powrotem... Wow, z góry. Weźmy z powrotem pochodnię, ona nadaje fajnego klimatu. Załatwimy najpierw tego kolesia tutaj. Ginże. Jeszcze, kurde, żyje i jeszcze tam słyszałem jednego gdzieś. Spokojnie. Pytanie, czy tego nie otworzę? Zamknięte przez urządzenia, więc z drugiej strony to otworzymy dopiero. To będzie jakiś kolejny skrót zapewne. Tutaj zjawa oczywiście się nie wyświetli. Idziemy dalej. Nie, tutaj niczego nie ma. No chyba nie. Dobra, notatka. O kurde, przede mną zasadka. Wysokie miejsce to sposób, tak? Zobaczmy. Nadszedł czas, użyj terenu. A faktycznie, tu jest przeciwnik, patrzcie. Słuchajcie. Pięknie. Atak z góry. Rzadko go używam, bo rzadko jest okazja, ale teraz była taka okazja i skrzętnie z niej skorzystałem. Przy okazji, żeby wam to pokazać. Chyba do tej pory tylko raz mi się zdarzyło tego użyć na początku gry, kiedy zaatakowałem w ten sposób szczura w kanałach. Nawet pamiętam ten moment. Idźmy dalej. Jeszcze, kurde, te ptaszyska się kręcą, ale patrzcie. Jakiś wytrzymały bardziej, czy co? No, znowu ten przeciwnik. Chodź tu, weźmy sobie tę broń. Czekajcie. Podejdźmy szybko. Jest, uderzyłem. Jeszcze zdążyłem, kurde. Tuż przed nim. Kurde, jeszcze wstał. Jezu! Ile tutaj tych kolesi, kurde. Przestraszyli mnie. Ale dobra, spokojnie. Jeszcze jedno uderzenie i jeszcze jedno. Kurde, bo jest zmęczona moja postać i nie mogę w ogóle uderzać. Dobra, tu jest jeszcze jeden. O kurde, więcej ich tutaj jeszcze. Się kryją w tych krzaczorach. Dobra, to by było na tyle. Tu jeszcze jakiś przedmiot. Otoczaki. Otoczaki, których praktycznie też w ogóle nie używam, bo też nie widać większej potrzeby. Po prostu zazwyczaj i tak z jednym wrogiem walczę, nawet tak z większą grupą to też sobie radzę. Przedmiot bardziej na początek gry, kiedy boimy się jeszcze tych potworów. Urządzenie w tej chwili nie działa. Kiedy boimy się tych potworów i staramy się ich unikać, właśnie odciągać jakichś przeciwników od siebie. Czekajcie, czy to jest tutaj, gdzie byłem wcześniej? Dokładnie tak. Dobra, czyli mamy ten skrót, to jest ta winda, której wcześniej nie mogłem używać.
Teraz wjeżdżamy na górę i lecimy dalej. Czyli już pierwszy skrót w karnerze w Hemwick mamy. Teraz wygląda na to, że to jest jedyne przejście tutaj, z jakiego mogę skorzystać. Tak więc ruszamy. Tutaj jeszcze coś było, tam widzę kolesia. Dobra, 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 spokojnie. No, ten też może mieć spore obrażenia, chociaż nie do końca. Jeszcze raz? Tak jest. Nie no, broń jest świetna, to muszę wam powiedzieć. I już jestem pewien, że przy niej pozostanę. Jedynie jeśli będę odczuwał taką potrzebę, to wtedy się przełączę na topór. Bo topór może być właśnie dobry na to... O, tam jest przeciwnik. Topór może być dobry na to, żeby... Okej. Topór może być dobry na to, żeby po prostu odrzucić przeciwnika. Może przywołajmy tego tutaj. Jezu! Jak wyskoczył do mnie. Tego się nie spodziewałem. Wolę z nim nie walczyć na moście, bo to się może dla mnie fatalnie skończyć. Jezu, już tutaj przyszedł? Dobra, to dla pewności przejdźmy na otwarty teren. Nie ma co ryzykować. Aj, w ostatniej chwili. Nie był to ładowany atak do końca. Ale trochę mu odebraliśmy. Kurde. Wyleć się szybko. Dobra, i uderzamy. Tak jest. To by było na tyle. On jak zwykle zostawia nam fiolki z krwią. To już sobie zapamiętałem z poprzednich odcinków. Lecimy dalej. Tutaj coś się kryje. Popiół ze szpiku. Kolejny już. I dla przypomnienia, co robił popiół ze szpiku? Wzmacnia kulę z żywego srebra, czyli coś, co nie za bardzo mi się przydaje. Też muszę wam pokazać te noże do rzucania, których też za bardzo nie używam, bo nie widzę takiej potrzeby. Ale w ramach prezentacji na pewno wam jeszcze pokażę, prędzej czy później. Po prostu one zadają zbyt małe obrażenia, żebym chciał je wykorzystywać. A też nie boję się tych przeciwników na tyle, żeby właśnie trzymać ich na taki dystans. No chyba, że dopiero później takich spotkamy. Tutaj mamy, kurde, od razu wroga z tym koktajlem Mołotowa. Dobra, pytanie, czy się jeszcze ktoś tutaj nie kryje. Weźmy lepiej pochodnie. A właśnie, tak myślałem. Gin. Dobra. Rozumiem, że... Bo tu jest, kurde, coś, ale tam nie dostaniemy się w tym momencie. Rozumiem, że dopiero później. O, koktajle Mołotowa, nareszcie. Właśnie to było dziwne, że on rzuca we mnie tymi koktajlami, a w ogóle mi nie oddaje. Tutaj, kurde, patrzcie na to. Jezu. To był chyba koń, co? Przykra sprawa. Jezu! Pięknie po prostu. Nawet nie chcę wiedzieć, co ten stwór tu akurat robi. Może to akurat on tak załatwił te konie biedne. Strasznie tu ciemno. Idealny moment po prostu na jakąś pułapkę. Oczywiście pułapkę ze strony wroga, a jakżeby inaczej, bo przecież nie moją. Dobra, wchodzimy wyżej. Tutaj niczego nie ma? Chyba nie. Dobra. Tutaj mamy zejście na dół, albo przejście tutaj. I teraz pytanie, którędy przejść najpierw? O, proszę. Czekajcie, chyba wiem, gdzie to mnie zaprowadzi. Do tamtego pewnie trupa. Na budynku. Dokładnie. Jezu, jeszcze kurde dziadek na wózku inwalidzkim znowu. Skubany zawsze jest, kurde, tak usadowiony, żeby nas zaskoczyć. Ale nie tym razem, stary. Biegły krwawy klejnot. Kolejna rzecz do ulepszenia broni. No i mamy tutaj tego trupa. Wieza szaleńca. Okej. Czyli to by było na tyle. Tutaj już niczego nie znajdę. Dobra, lecimy dalej. Tutaj, jak rozumiem, byłem wcześniej. Dokładnie tak. W takim razie nie musimy tam spadać. Lecimy tu. Oho. Znowu ten przeciwnik. Dobra, lepiej się wyleczę, wiecie? Wolę nie ryzykować. Nie wiem. Spróbuję na razie użyć tej broni. Ajajaj. Dawaj! Uderzaj, uderzaj. Tak jest. I jeszcze raz. Dobra, do tyłu, do tyłu.
Okej. Okay. Jak się kurde drze ten stwór. Coś strasznego. No ale dobra, z powrotem pochodnia i lecimy dalej. Gałka oczna krwawego strzału. Kolejna już. I tu jest wyjście. Dobra. Przynajmniej trochę na powierzchnię wyjdziemy, bo strasznie tutaj było ciemno. Nie ma co ukrywać. Jesteśmy na jakimś dachu. Ciekawe. Po tej stronie niczego nie ma. To są takie momenty, kiedy możemy coś ciekawego tutaj znaleźć, ale chyba nie tym razem. Dobra, czyli tu jest jedynie to wyjście. I tu możemy przejść? Nie. Czyli też jedyna droga. Trochę możemy odsapnąć, kurczę, bo po tych wszystkich rozwidleniach w poprzednich lokacjach teraz mamy trochę taką, gdzie raczej tych rozwidleń nie ma, a nawet jeśli jakieś jest, to jakaś jedna droga nie prowadzi zbyt daleko i zaraz szybko jest ślepy zaułek i można się bardzo szybko w tym wszystkim zorientować. No bez jaj, nie trafiłem go. Ale i tak. Od razu zdjęty. Dobra, tutaj przejdziemy tędy. Patrzcie. Tam by się przydało dostać, ale rozumiem, że to dopiero później. Tu raczej nie wskoczę, nie ma szans. Zresztą tam i tak chyba niczego nie ma. Jeszcze sprawdzę, ale na pewno nie doskoczę. Nie, tym bardziej nie w ten sposób. Czekajcie. Nie, nie ma szans, absolutnie. Lecimy dalej. Tutaj ostrożnie, bo możemy łatwo spaść w trakcie ewentualnej walki z jakimś przeciwnikiem. I patrzcie, tutaj właśnie zamiast używać pistoletu, wolę wykonać dwa szybkie ciosy i po krzyku. A tak, to z pistoletem nigdy nie ma pewności, czy uda mi się zrobić zachwianie, później czy uda się trafić gościa, i tak dalej, i tak dalej. Dawaj, uderzaj, pięknie po prostu. I jeszcze tego. Giń. Bardzo dobrze. Weźmy jeszcze stąd, żebym nie zapomniał. Rosa chłodnej krwi. Poziom trzeci. Czyli ten dający 1000 tętnień dusz. 1000 tętnień krwi, przepraszam. Nadal mi się to czasem myli. Z przyzwyczajenia Soulsów oczywiście, gdzie mieliśmy duszę właśnie. Wow! Mimo, że przecież w Soulsy nie grałem zbyt dużo, to i tak mi się to nadal myli. A co tu mówić o ogromnych fanach tej serii, którzy spędzili przy niej setki godzin. To już się w ogóle nie dziwię, że mogą takie osoby mylić te pojęcia czasem. Do zwykłego właśnie przyzwyczajenia po prostu. Dobra, ostrożnie z tym tutaj. Giń. Tak jest. Odłamek krwawego kamienia. Lecimy tutaj. Koleś z koktajlem. No to mógłbyś mi dać jakiś koktajl i nawet nie jeden, tylko więcej. Nie musiałbym wtedy kupować tych koktajli. Kurde, spadł na dół. Ach. Szkoda, no. A wiem, gdzie to jest. Ja tutaj już wcześniej byłem, prawda? Albo i nie, tam jednak nie było mnie. Dobra, to jeszcze tam pewnie zejdziemy. Na razie rozejrzyjmy się tutaj. Kolejne bliźniacze odłamki, czyli mam już chyba tą wymaganą ilość 5, żeby ulepszyć sobie znowu to ostrze Ludwiga. Na pewno jak będziemy we śnie tropiciela, to to zrobimy. Tu były jakieś notatki. No tak, oczywiście pułapka, no bo był ten koleś. Za późno przeczytałem. Zjawa nie wyświetli się? A, tym razem się wyświetliła. Tutaj walczył i pewnie załatwili go w sumie wspólnie, bo tutaj było sporo tych przeciwników. Kolejna pułapka, no to pięknie po prostu. A, rzeczywiście. Jednak gracze są często pomocni, to trzeba przyznać. Dobra, jeszcze raz. Okej. Na razie spokój. Rozejrzyjmy się, bo tutaj trochę ciemno. Postępuj z szacunkiem. Okej. Ale jeszcze zanim, tutaj na pewno niczego nie ma. Tego zniszczyć się nie da. Okej. Idziemy na dół. Tutaj też ostrożnie. Człowiek bestia przede mną. Aha, bo o tego chodzi. Dobra. No tak, możemy zwabić go. Faktycznie. No, nie ma tutaj nikogo innego? Chyba nie. Czekajcie. Załatwmy gościa. Kurde, szkoda, że
Miałem użyć w sumie ładowany atak, a nie zrobiłem tego. Teraz nadrabiam zaległości do tyłu, bo tamten jeszcze atakuje nieszczęśnik. Szybciej! Na razie się wycofajmy. Wow! Skubany dostał się do środka jednak. A to koleś, no. Dobra, teoretycznie można na niego naskoczyć, ale nie wiem, czy to jest dobry plan. Tu jest w ogóle teraz kiepsko. No właśnie, no właśnie, no właśnie. Ja naprawdę tutaj nie chcę zginąć w tym momencie. Czekajcie, bo on może jeszcze tu wejdzie. To by mi odpowiadało. I tu bym go załatwił. Dobra, stary, chodź tu. Pora na ciebie. Dokładnie tak. No, ale tutaj na pewno nie jest dobry pomysł, żeby go tu zwabiać. Tu mi zostawiło? Nie, niczego mi nie zostawił. Dobra, kolejny. Gdzie jest kolejny? Ej. Gdzie on się schował? Tam jest, dobra. Po prostu sobie poszedł. Gęsta krew śmierci, poziom czwarty. I tutaj... chyba wiem, gdzie to jest. Dobrze, nie idzie, nie idzie. Dobra. Dokładnie. Tutaj byliśmy wcześniej. Ta brama była zamknięta z drugiej strony i teraz mamy kolejny już skrócik w tym mieście. Przepraszam, w tej lokacji. To żadne miasto oczywiście. Dobra, atak ładowany. Tak jak mówię, sporo się ładuje, ale jak już się naładuje, to patrzcie. Dwa ciosy i koleś wącha kwiatki od spodu. Dobra. Tam mamy jeszcze te dwie bestie. O kurde, więcej ich tutaj jest. Może wezmę w takim razie broń jednoręczną. Czemu oni takie dziwne dźwięki teraz wydają, kurde? Tak na marginesie to może być naprawdę kiepska sprawa tutaj się z nimi zetrzeć, bo aż czterech nawet jest. Jezu. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. No, jeśli popełnię błąd, to mogę tutaj nawet zginąć przy gorszych wiatrach. Dobra, kolejny załatwiony. Tak jest, i jeszcze tylko jeden, dobra. No, niby właśnie, kurde, pieski, ale jednak w większej grupie mogą tutaj stanowić zagrożenie. Trzeba uważać, jak będziecie tutaj szli, to pamiętajcie, uważajcie na tych przeciwników, bo są jednak w większej grupie i mogą sprawić problemy. No to dobra, wiecie co? Zakończymy sobie w tym momencie odcinek, bo widzę, że tutaj są takie rozgałęzienia i lepiej będzie się tym zająć właśnie w ramach jednego materiału, żeby niczego później nie pominąć, nie pogubić się i tak dalej. Tak więc na tym sobie zakończymy w tym momencie. Dzięki serdeczne, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście możecie zostawić kciuka w górę. Zapraszam też do pisania komentarzy i czekajcie na kolejne odcinki z Bloodborne. Cześć!